tam na pomeczowej konferencji po meczu Ślęza Wrocław Enea AZS Poznań, w którym Ślęza Wrocław pokonała Poznanianki 83-59. Są z nami trener drużyny gości Marek Lewiciński, zawodniczka Enea AZS-u Marta Nowicka, trener Ślęza Wrocław Arkadiusz Rusin i zawodniczka Sierra Wójtik. Na początek proszę o komentarz pana trenera Marka Lewickiego. Gratuluję trenerowi Arkadiuszowi Rusinowi zwycięstwa i zespołowi Ślęzy Wrocław. Myślę, że z samego początku na zespół z Wrocławiem narzucił nam bardzo dużą intensywność, czy to w ataku, czy w obronie. No musieliśmy dawać siebie wszystko i do pewnego momentu myślę, że graliśmy odważnie, braliśmy dobre rzuty i w miarę staraliśmy się w obronie, co sprawiło, że ta przewaga Ślęzy Wrocław nie była jakby taka wysoka jak na koniec meczu. W trzeciej kwarcie zabrakło już nam trochę sił i tutaj bezapelacyjnie Ślęza Wrocław się rozpędziła i tą kwartę trzecią nas zmiażdżyła i tyle, ile byliśmy w stanie, to myślę, że walczyliśmy. My musimy na pewno wyzdrowieć, bo jesteśmy bez naszej liderki Jasmine Davis i ta gra bez niej dzisiaj wygląda naprawdę, jak na moją skromną opinię, dobrze i myślę, że z Jasmine jeszcze będziemy mogli się pokusić o zwycięstwo na pewno z tymi zespołami u siebie, czy będziemy musieli powalczyć z Politechniką i z Ostrowem, żeby utrzymać się w lidze i to jest nasz cel. Ja cieszę się, że dzisiaj wystąpiły dwie zawodniczki 16-letnie i to jest jakby dla nas na te ciężkie chwile taki promyczek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz Marta. Ja również gratuluję drużynie z Wrocławia. No był to dla nas ciężki mecz, bo drużyna z Wrocławia właśnie wykazuje bardzo dobrą defensywę, ale cieszymy się i dziękujemy za to, że my jako młode zawodniczki dostałyśmy dzisiaj szansę i mogłyśmy na parkietach właśnie dużo miejsc spędzić i no niestety ta trzecia kwarta znowu zaważyła, bo straciliśmy bardzo dużo punktów i przestałyśmy grać konsekwentnie, ale mam nadzieję, że z meczem na mecz będzie coraz lepiej i będzie to lepiej wyglądać i przyniesie może kilka wygranych. Dziękuję. Co teraz to Arkadiusz? Dziękuję za gratulacje. Już tak czasami jest, że jak liderki nie ma, to już przeciwny zespół myśli, że jest, że wyjdzie na plac, już jest zwycięstwo i to zawsze jest zgubne i mylne. Ja tego nie lubię. Przede wszystkim jak wypracowujemy sobie pewną przewagę, mamy 13 punktów i brakiem koncentracji i głupotami ta przewaga schodzi na 2 punkty. Okej, tutaj tak jak już Marek podkreślał, dziewczyny z Poznania dzisiaj bez liderki chciały się pokazać i grały na naszym tle dobrze, a u nas było widać takie momenty bardzo dobrej gry, kiedy był rytm, kiedy wszystko wychodziło i później nam to znowu przypominamy sobie, a może ja bym teraz oddała rzut, bo dawno nie rzucałam. Jak zapominamy o zespołowości, tracimy rytm i tracimy naszą siłę w ofensywie. Mimo zdobytych 83 punktów, okej, to są 83 punkty, ale to jest dużo indywidualnych popisów, a w dalszym ciągu nam brakuje takiej zespołowej gry, zespołowej koszykówki i w obronie i w ataku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sierra Fiłocna. You know, I think it was important for us to come back and just bounce back after last Sunday's loss. Poznań is a good team and we knew we needed to come out and just play with a lot of heart and togetherness, and you know, we worked on a lot of things in practice this week, and you know, we still have a lot of great strides to make, especially defensively. You know, they shot 50% from the field. So we've got to do better, you know, on the defensive end. We need to make it a priority. We need to take pride in our one-on-one defense. And until we do that, you know, we've got some work in front of us. So hats off to Poznań. I think they came in and played solid and shot the ball well. Thank you.